Nowa aktualizacja jest już na serwerach, a ludzie nie wiedzą jak w ogóle odblokowuje się nowy biznes. Bo tak, trzeba go odblokować. Przychodzę do Was z ratunkiem i szybko Wam to wytłumaczę. W pierwszej kolejności wchodzisz do Gierki. co sprawa. Dostajesz telefon od Rona. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej informujecie on o tym, że masz pojawić się w Sandy Shores, a dokładniej tam, gdzie na mapie masz zaznaczoną literę R. Po przybyciu na miejsce spotykasz Rona, ale wraz z nimi jest kilka innych osób. Ale najważniejsza jest jedna: DAX. U niego będziesz robił resztę misji. Łącznie masz 6 misji do wykonania, i musisz je zrobić, jeżeli chcesz odblokować nowy biznes. Wszystkie po kolei, jako host. Misje te płacą żałosne pieniądze, ale plus jest taki, że za pierwsze wykonanie tej misji dostajesz dodatkowy pieniądz. Za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, a także piątą misję dostajesz po 50 tysięcy, czyli łącznie 250 tysięcy. Ale jest jeszcze misja ostatnia, finałowa, szósta, i za nią dostajesz jeszcze dodatkowe 250 tysięcy, czyli łącznie za wykonanie tych misji dostajesz pół miliona. Misje są w miarę proste i robisz je wszystkie łącznie w mniej więcej godzinę. Ale to jeszcze nie koniec. Bo po ukończeniu ostatniej misji, dostaniesz informację, że musisz jeszcze ukraść wyposażenie do swojej wytwórni. Na mapie masz oznaczone trzy magazyny i musisz się udać do jednego z nich. Polecam oczywiście ten, który jest najbliżej. Jak już wejdziesz do magazynu, to możesz najpierw go wyczyścić z przeciwników, a następnie załadować palety na ciężarówkę. Możesz to zrobić oczywiście za pomocą wózka widłowego. Nie musisz dokładnie stawiać palety, ona się idealnie potem dopasuje, jak już odjedziesz tym wózkiem. Jak już załadujesz wyposażenie, to transportujesz tą ciężarówkę do twojego Freak Shopu. Jak już jesteś w środku, to masz możliwość pogadania z nową postacią, Kundel. Za odpowiednią opłatą, czyli 750 tysięcy, zamontuje on wytwórnię kwasu w twojej ciężarówce Brigade. Dokładnie tej, którą ukradłeś w ostatniej misji dla Daxa. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego akurat ja mam to za zero, to już tłumaczę: mamy coś takiego jak GTA. Plus. I akurat w grudniu 2022 roku dla osób, które opłacają tą subskrypcję, ta rzecz jest darmowa. Ale u Was będzie to kosztować 750 tysięcy. Jak już wspomniałem, po opłacie uzyskujesz dostęp do tej mobilnej wytwórni, która oczywiście będzie ci generować przychód, jeżeli będziesz o to dbał. O tym zrobię wam osobny materiał. Ale także bonusowo dostajesz motocykl. tak jest. I jeden i drugi pojazd może sobie u tego gościa tuningować. I proszę państwa, to tyle. W mniej niż 3 minuty wyjaśniłem wam jak rozpocząć nowy biznes. A teraz znikam robić kolejny materiał. Siema narać część. Hello.